Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Yuken. Przed wami nowa seria na moim kanale. Będziemy otwierali własnego kebaba, czyli przetestujemy Kebab Chef's Restaurant Simulator. Pisaliście, że w ostatnie odcinki żadne się nie pojawiają, a więc no pewnie moi drodzy, czemu by nie spróbować jakiejś nowej serii, szczególnie, że dla tych, którzy mnie troszkę mniej znają, mogę wam zdradzić, że zawsze lubiłem bawić się smakami, kulinariami, innymi rzeczami. Zresztą parę odcinków sprzed kilku lat jest na moim kanale. Być może nawet do tej serii kulinarnej również wrócę. Zobaczymy. Ale póki co pobawimy się w właściciela kebaba. Chociaż już wstępnie ten cały symulator, no kurczę, sprawia wrażenie takiego troszeczkę kiczowatego, ale mamy to już w praktyce sprawdzone, że jak coś jest kiczowate, to i też potrafi mnie czy was wciągnąć, więc jestem bardzo ciekaw, jak wam się to spodoba. Wyłączyłem samouczek, ja już takie pierwsze kroki sobie też przetarłem, bo powiem szczerze, chciałem nawet nagrać odcinek i go nagrywałem z tym samouczkiem, natomiast ten samouczek, słuchajcie, jest tak beznadziejny, że to nie ma sensu i generalnie, żeby tu się połapać w obsłudze paru rzeczy, no musiałem się troszkę natrudzić. Niestety ten kebab nie jest tak intuicyjny, jakby się wydawało. No, czarne worki na śmieci, skąd my to znamy? No, rudera oczywiście totalna, trzeba ją wysprzątać, odnowić, pewnie później jakieś stoliki kupić. Przestawimy szafki na jedzenie, zobaczymy, co my tutaj zrobimy. Póki co trzeba posprzątać, tak się nasz scenariusz zaczyna. Jestem ciekaw tego kebaba, bo w tych testach, które robiłem jeszcze do tego kebaba takiego rasowego nie doszedłem. Natomiast co mnie troszeczkę tak tutaj dziwi, to już mogę wam powiedzieć, że jest takie dla mnie troszkę niezrozumiałe. No bo przygotowujemy jedzenie, które wkładamy do tego i to jakby wszystko jest takie oczywiste. Jedzenie musi być ciepłe, wkładamy i gites. Natomiast bardzo szybko leci czas, nie mamy możliwości sterowania czasem, to już też znamy z innych symulatorów i co mi się bardzo nie podobało. Ja zawsze uważam, że to my powinniśmy decydować, jak chcemy, żeby szybko czas leciał. No i druga rzecz, jak robimy jakiś tam posiłek, to tak naprawdę wkładamy jeden posiłek na talerzu tutaj do tego zbiornika, że tak powiem, na jedzenie, a tak naprawdę są tam cztery posiłki, więc jest to kompletnie dziwne. Słuchajcie, my może sobie od razu zrobimy tryb edycji, że on też czasami się lubi bagować niestety, ale to już nie moja wina i na razie nie będę może tego przestawiał, albo od razu sobie poprzestawiam wszystko, słuchajcie. Bo chciałbym te szafki dać tu, żeby tu później też stawiać już do siedzenia. Nie wiem, tak po prostu przy mojej kuchni myślę, że będzie fajnie, bo ja będę miał blisko i będę miał to na oku, żeby dorzucać. Tam na środku mi się to nie podoba. Okej, zlew zostawmy. To w ogóle wam powiem szczerze, że ten regał bym najchętniej sprzedał. On mi do niczego nie jest potrzebny. To weźmy do ekwipunku. Radia nie potrzebujemy. I teraz wiecie, co zrobimy. Taki mam patent. Bo tu raczej nie będzie żadnych stolików, więc ja myślę, że od razu, słuchajcie, pójdziemy na żywioł. Dziwnie oczywiście się te meble ustawiają. Jak ktoś z was powie, że krzywo ustawiam, no to będzie miał pewnie rację. Bo to nie działa tak, jak powinno. W ogóle z tym grillem się zastanowię, czy go tak może tu nie wstawić, czy tam na narożnikową. Zobaczymy. Meble jeszcze będziemy oczywiście, słuchajcie, wymieniali, więc o to się nie bójcie. Spokojna wasza rozczochrana. A, bo to nie będzie takie proste. Musimy teraz wyjść z trybu edycji. Dobra, nie zbagowało się. Musimy przestawić worki. To gdzie ja mam je przestawić? Mogę tu jedynie postawić chyba. Mogę czy nie mogę? Tam się te drzwi otworzą? Tak teraz wygląda, jakbym źle to w ogóle wszystko postawił. Ale okej. Okay. Zanim zaczniemy tu kebaba piec, to mam przeczucie, że kilka odcinków minie. Tego chyba nie można bez trybu edycji. Na razie tu.
Wiecie, no generalnie sobie zatrudnię, jakbym sobie najchętniej jeszcze jedną szafkę kupił, może tak, czemu by nie, bo w ogóle mam taki pomysł, słuchajcie, żeby robić na zapas jedzenie, przyznam wam się, mam pomysł taki, żeby jedzenie robić na zapas i żeby było schowane w lodówce, a później po prostu perfidnie je podgrzewać w mikrofali, tylko no nie wiem, jak te sprzęty kosztują i czy nas na to stać, ale no ja wiem, to takie trochę ta amatorszczyzna, totalna amatorszczyzna, no ja wiem, no ale to wiecie. O, zobaczcie, nie jest od razu lepiej i tu myślę, że a, tu jakaś miska się wala. Aha, i z powrotem ten, teraz tak, co z tym zrobić? Musimy się zastanowić, gdzie to tu postawić. Ten grill myślę, że mógł być tam w narożniku. A tu jeszcze jest jedna szafka by się przydała, ale to chyba później, bo wydaje mi się, że to nie jest ten etap, w którym powinniśmy o tym chyba myśleć. Tak mi się, moi drodzy, wydaje. Weźmy tego grill. Aha, bo ten grill... O nie, to wolałbym tak jak stał. Chyba bliżej mnie tak naprawdę, żeby było wygodniej. Sam nie wiem. Trochę miejsca przy grillu, jakby coś chciało spaść. O. I zostaje nam jeszcze to cudo. Na przyprawy, no to tak myślę, że tu będzie git. I tu później sobie mikrofale wstawimy, a tu później kolejną szafkę. Dobra. Nie ma co, myślę, tutaj się na razie przejmować, jeśli chodzi o sprzęty, bo nam ich może zabraknąć. Zobaczmy, co my tu mamy w ogóle za możliwość z posiłkami. Mamy dwa stoliki. Myślę, że nie będziemy na razie kombinowali, wam powiem szczerze. Skomponuj menu. Zobaczmy, co my tu mamy w możliwości. My mamy tylko w tej chwili możliwość jednego produktu. Czyli będzie nam potrzebny pomidor, pietruszka i mięcho. Ok. 6 klientów będziemy mieli, czyli nie za dużo. Weźmy z 2 pietruszki. Pomidorów weźmy z 5. I tutaj to by było wszystko. I 27 dolców w plecy. Śmieszne odgłosy ci ludzie tutaj wydają. Także przetarcie szlaków, widzowie. Dzisiaj będzie takie przetarcie szlaków w pierwszym odcinku. Po prostu sobie pierwsze danie i pierwszy dzień zrobimy. Myślę, że to tak będzie. Chciałbym, żeby te odcinki nie były jakieś za długie. Więc w pierwszym odcinku po prostu sobie... Nie, 2 weźmiemy. W pierwszym odcinku sobie, słuchajcie, po prostu ładnie to skrócimy do pierwszego dnia. Tutaj od razu z tym antrykotem. Ja w ogóle powiem wam szczerze, możecie się śmiać, ale pierwszy raz spotykam się z nazwą antrykot. Nie wiem, nie spotykałem się z tym wcześniej. A wiem, że to jest z wołowinka. Patrzcie. To trzeba, czyli mamy 4 kawałki, a tak naprawdę i tak z jednego plasterka będą 4, czyli tak naprawdę byśmy tu mieli 4 razy 4, 16, nie? Patrząc pod kątem mięsa. Dobra, czyli jesteśmy gotowi? W zasadzie jesteśmy, jak z talerzami stoimy. Kurczę, tych talerzy nam może później brakować, nie wiem, czy bym ich nie dokupił. Byłoby wygodniej, ale i tak tylko jeden talerz mogę dokupić w zasadzie. Dobra, dokupimy 2, 1 będzie w lodówce. No ale to mi nic nie da, że ja na zapas zrobię. O kurde. Słuchajcie, to mi nic nie da, że ja zrobię na zapas. Nie mogę zrobić na zapas, bo nie mam mikrofali. Chyba, żeby mikrofala była, to już by patent mógł. Czekajcie, zobaczmy w tym sklepie budowlanym, co my tutaj mamy. Meble. No to nie mamy wiele do dyspozycji. Na razie nie chcę kupować... Nic więcej. No szafkę od biedy bym sobie kupił, no ale jak wiecie, z kasą na razie średnio. I jest mikrofala dostępna, ale numer. To wiecie co? Wiecie co? No w sumie bez znaczenia, najtańsza. Bo to nie chodzi o to, żeby to nie wiadomo ile kosztowało. Mamy na początku budżet ograniczony, a my oczywiście chcemy bez... Nie wiem, czy tu jeszcze jedna powinna być, lepiej nie. I teraz czekajcie. Tu.
Trochę się jeszcze gubię w tym wszystkim, ale jest mikrofala. Wiecie, co zrobimy ten patent? I to nam da ten komfort. Słuchajcie. A nie wiem, czy potem frytkownicy też nie trzeba by kupić. Czy już od razu ją możemy kupić? Chyba nie możemy od razu kupić frytkownicy. A możemy. Dobra, tam jak już kupujemy, to już od razu kupimy frytkownicę. Dobra. Okej. Okej. A dziwne jest to, słuchajcie, że nie mamy tutaj na przykład dostępnych frytek samych. Czy można odblokować? Nie można. A szkoda. Tu są frytki na trzecim levelu dopiero. No dobra, no dziwne. To według mnie mogłoby zacząć od frytek. Okej. I teraz słuchajcie, czy możemy dwa mięsa tak naprawdę przygotować i jedna porcja pójdzie do lodówki, druga porcja pójdzie do od razu do sprzedaży. Chyba mój piesek, słuchajcie, czuje, że kebaba przyrządzamy, bo przyszedł mi tu śpiewać. Więc tak, przepis sobie włączyłem i nie włączyłem. No dobra, przypiąłem czy nie przypiąłem? Przypiąłem, a okej, teraz się przypięło. Słuchajcie, niby ta gra jest jakaś intuicyjna, ale nie jest. Ja zawsze wolę sobie oczywiście zrobić, że wciskam G i jak widzicie mam ten przepis na wierzchu. Później z czasem myślę, że to się już zapamiętuje. 3 gramy soli, tylko musimy oczywiście zwracać uwagę, że solimy odpowiedni kawałek, żeby nie przesolić lub nie popieprzyć za bardzo. No i tak samo 3 gramy pieprzu. Dobra. Następnie nam będzie jeszcze pomidor potrzebny, który również, moi drodzy, będziemy piekli, więc ja to sobie zawsze wolę uszykować od razu. W zasadzie mogłem jeszcze jeden talerz kupić. I chyba polecę, wiecie, do sklepu po jeszcze jeden talerz. Już sobie tą pietruszkę też przygotuję, żeby z niej tutaj te dwa wziąć. Tutaj z tą pietruszką też były jaja, bo na początku nie wiedziałem, jak się ją rozdziela. No tak nie jest to do końca takie wszystko, wiecie, intuicyjne, jakby się wydawało, ale całkiem przyjemna gra. Chociaż graficznie to zobaczcie, tu stoję, zapomniałem. Pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to dużo takich samochodów jeździło i to nie wiem, czy to jest jakaś stara Dacia, czy... Nie będzie raczej napisane, czy to jakaś stara Dacia. Podpowiedzcie, widzowie, jak ktoś z was kojarzy, no bo to oczywiście stary Ford Escort, no ten pierwszy kwadratowy Ford Escort. No to znaczy wiadomo, to jest inaczej napisane, ale to kojarzę, a jest nawet napisane, że Escort. W ogóle co tu są za rejestracje, słuchajcie, gdzie my jesteśmy? TR, Turcja, chyba w Turcji jesteśmy. A to nie wiem, czy przypadkiem to nie była Dacia jakaś. Jeżeli ktoś z was kojarzy, jak ten samochód się nazywa z zabytków, to no ciekawe, takie trochę inne, nie? Wiecie, jakby dla mnie jak najbardziej okej, że jest coś innego, jakby nie będę tutaj narzekał. Dobra. Czyli słuchajcie, mamy jeden talerz na gotowo. Oczywiście trzeba od razu dodać to do menu. Dodaliśmy. Stówkę dostaniemy, czyli tak, jest dosolone, dopieprzone. To będzie trzeba obracać. Też na początku nie wiedziałem, jak to się obraca. Tutaj mówię, jest kilka rzeczy, które są niby intuicyjne, ale tak naprawdę nie są. Tak jak dla mnie dziwną rzeczą jest, słuchajcie, pieczenie na grillu pomidorów w taki sposób. No ale okej. Według mnie to one się powinny rozwalić, ale nie wnikajmy, co autor miał na myśli. Podpalamy, słuchajcie, już nie ma zmiłuj. Aha, i mamy tutaj, to możemy od razu F. Jedno. I tak samo tutaj. O, już się coś tam... Nie, dopiero się zaczęło. Dopiero się zaczęło, bo dwa plasterki muszą być. Ja to pamiętam akurat, więc nie muszę wam tu pokazywać przepisu, ale oczywiście na końcówce wam pokażę. I teraz R będzie nam potrzebne. Zobaczcie, odwracamy. W ten sposób, słuchajcie, jedno pójdzie do podania, drugie pójdzie do lodówki i w mikrofali podgrzejemy. Bo pewnie by ktoś z was zapytał, dlaczego, skoro mam 3 pojemniki na jedzenie. Oj. To dlaczego nie wrzucę obu, nie? Oj, tam mi się trochę przypala już. Mam nadzieję, że za mocno nie przywędziłem. Ktoś by pytał, czemu tak? A to od razu wam odpowiadam, moi drodzy, niestety to nie działa w ten sposób. Nie da się. Możecie tylko jedną potrawę włożyć. Ja wam nawet mogę to udowodnić. Pieczenie trochę spieprzyłem, przegotowanie. No trudno. No trudno, no co zrobię? No. Zagadałem się troszkę.
Przy okazji oczywiście jesteśmy ekonomiczni, żeby kosztów nie robić. Jak widzicie, pieczemy to na grillu. Widzicie, nie da się. Bo to już jest, także się nie da. Że to może tylko pójść do lodówki. I powiem wam szczerze, że w momencie, w którym się pali ten grill, on nam zgaśnie. Jakby ktoś nie wiedział, to grill zgaśnie. To ja sobie tak myślę, że tak czy siak, ja bym sobie to już ugrillował, bo węgiel też niemało kosztuje. Nie sprawdzałem, jak to jest, czy można te przyprawy dodawać po upieczeniu, czy to się czymś różni. Jeśli chodzi o ocenę, możemy taki test też zrobić. No, teoretycznie w przepisie jest, żeby najpierw, i zazwyczaj jak robię jedzenie, które gdzieś tam piekę, to faktycznie najpierw je doprawiam. Więc jakby nie wiem, że jak ja robię grilla, słuchajcie, z dobrym jedzonkiem, czy to czy jakąś dobrą kiełbaską, czy dobrym mięskiem, to u mnie ono się zazwyczaj z parę ładnych godzin, słuchajcie, moczy w panierce, która no też bazuje na piwie, majeranku, no masę przypraw dodaje i ten grill zawsze taki po prostu muala wychodzi. Uwielbiam. Ale mówię, do serii kulinarnej może wrócimy, może jeszcze będzie okazja wam kiedyś nagrać odcinek z grilla. Kiedyś na drugim kanale to obiecywałem zrobić, coś mi nie wyszło. Ale to może zrobimy. Dobra, wiecie co, nie będziemy tego, bo nie mamy talerzy i niestety musimy to akurat włożyć oddzielnie. Ale po prostu włożymy to na jedną półkę, żeby było wiadomo, że to jest to. A później się zwolnią talerze, to... oczywiście, jak widzicie, trzeba wszystko do lodówki, bo jeżeli byśmy zostawili dłużej, to jedzenie się nam popsuje. Dobra, no mamy tylko jedną potrawę skomponowaną. Szkoda, że frytek nie można. Otwieramy bajzel. Więc jak 4 razy zobaczycie, że klienci mogą kupić. Ja bym się tu oczywiście też zastanowił, już idąc tym tropem, żeby było szybciej. Wiecie co, może na razie zróbmy to tak roboczo, a później się będzie przestawiało, ale żeby było szybciej, takie odgłosy wydają, nie? Żeby było szybciej, ja myślę, że wstawimy więcej tutaj tych stolików. Trochę nas stać, a też ma się rozwijać szybciej. Dobra, trzecia osoba przyszła, przez to, że miejsce chyba zwolniłem, no to na upartego to jeszcze jedna osoba może kupić i byśmy musieli grzać. To wiecie co zrobimy? My to do mikrofali możemy już włożyć, a nie musimy tego gotować. Jest pierwsza pani zadowolona, zapłaciła $100. Gościu też, ja wam pokażę, że talerze można zbiorczo też brać. Oczywiście zależy jak położycie, ale generalnie można nosić po 2 talerze. Tu mamy to do brudnych naczyń, tu pani też widzę zadowolona. $100 zapłaciła. Ja bym już, wiecie co, to może szybko umył, bo mamy tylko chyba 10 talerzy i one nam się szybko skończą. O, będziemy mikrofale włączali, widzowie, bo idzie kolejny gość po jedzonko. Więc niech się grzeje. Widzicie, trzeba uzupełniać te talerze. To jest taka podstawa, bo na początku... Już widzicie, pani już niezadowolona, bo nie ma jedzenia i tego trzeba pilnować. I w ten sposób wydaje mi się, że można to ogarnąć tak w miarę, jeżeli macie więcej potraw, że no niestety odgrzewacie w tej mikrofali, bo jeżeli byśmy mieli tak stricte... Jeżeli byśmy mieli, słuchajcie, to inaczej robić, to niestety byśmy się nie wyrobili. Może być tak, w zasadzie my już mamy przygotowane. Nie wiem, jak ten dzień tutaj szybko minie. W sumie mógłbym jeden talerz już wziąć, powiem wam szczerze i... słyszycie te odgłosy? Powiem wam szczerze, że już wezmę jeden talerz, bo i tak nam się zwolnił tamten przecież. Już sobie też przygotuję, bo przecież tu każdy klient jest na wagę złota. Nie wiemy, jak się dzień będzie kończył, o której to się skończy. Cyk. I tak samo sobie wstawimy do mikrofali, tylko wiadomo, żeby na noc... źle zrobiłem, dobra. Żeby na noc nie zostało, bo się oczywiście popsuje i muchy będą latały. Fajnie jest to zrobione. Dobra, cyk, kasujemy. Cyk. To ile dzisiaj zarobimy? Wydaliśmy, słuchajcie, znaczy to nam podsumowanie oczywiście pokaże, nie? Ile wydaliśmy. Więc o to się też nie martwcie, ale
No kupiłem dwa antrykoty. Dwa. Z tego mieliśmy... Nie, cztery chyba. A już nie wiem, ile kupiłem. Kurde, nie pamiętam, ile antrykotów kupiłem. Ale tak jak widzicie, z jednej porcji podanej... O, trzeba już włączać, widzicie? Bo chyba... A tam kolejka jakaś przed sklepem, przed tym. Oj, to teraz idą goście, czekajcie. Teraz widzicie, skończyło się. I dlatego to jest w ten sposób, nie stracimy jakby żadnego klienta, nie? Jest, nie wiem czemu na 100%, ale okej. Widzicie, w ten sposób nie stracimy żadnego klienta, dlatego że właśnie w ten sposób ja to zrobiłem, nie? Że i trzeba oczywiście obserwować ten, jaki tam zadowolony jest. Widzicie, jakieś robi, kurde, wygibasy. Tu nam komunikat oczywiście się pokaże, jak się dniówka skończy. Minusem tego, powiem wam, jakim bardzo mnie... O, dzień się zakończył, więc po gościu już mamy końcówkę, czyli tak jakby... I tak, teraz tak, zobaczcie. Minusem jest, że leci czas szybko, nie mamy wpływu na to. Kolejny minus jest taki, że jak tu włożyliśmy to jedzenie na tym talerzu, to ja mogę to jedzenie tylko tak naprawdę usunąć i ono jest już zmarnowane, czyli jedno, jakby trzy jedzenia, tak, z tego co się domyślam. Trzy jedzenia po prostu idą się, wiecie co robić. No i kolejny minus, nie można w czasie gry zapisać gry, nie możecie zrobić save'a, jakby wam się coś wykrzaczyło. Jedyna możliwość save'a to jest właśnie pójście spać, idziecie spać. To już oczywiście tradycyjnie prycza, jak wiemy gdzie, jak w Hotel Business Simulatorze, no i idziecie spać i wtedy ten. Także jak widzicie, następny dzień jak przywitamy, od rana będzie trzeba delikatny zakup zrobić, znów ten antrykot kupić. Ja mam nadzieję, że od następnego dnia nam się jakiś przepis odblokuje, moi drodzy. Liczyłbym na to, no bo tak z jednym walczyć to tak troszkę... Słabo, także tutaj będziemy odcinek kończyli, właściwie już witając następny dzień, bo przy okazji się dowiemy, czy nam odblokuje jakiś przepis. Zobaczcie, zarobiliśmy 1500 zł, oczywiście dosyć dużo wydaliśmy, ale ja tam kupiłem dwa talerze dodatkowo, które no nie były super potrzebne. Kupiłem właśnie dużo, no zarobiliśmy, generalnie zarobiliśmy. Nie straciliśmy w razie. Odblokowany przepis, dobra. I w ten sposób, moi drodzy, zaczniemy następny odcinek z odblokowanymi dwoma przepisami. Proszę was bardzo, udka z kurczaka i frytki. No oczywiście będziemy musieli te produkty kupić, także od zakupów następny odcinek zaczniemy. Także daj znać, drogi widzu, proszę, w komentarzu, jak ci się podoba ta seria, czy chcesz parę odcinków jeszcze, żebym z tego nagrał. No i w ogóle dziękuję, że jesteś. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę. No i właśnie komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.